Lewy jest niemożliwy. Wyrównany rekord i demolka. Robert Lewandowski wyrównał rekord, a Bayern pokonał Hoffenheim. Robert Lewandowski ponownie zagrał na miarę złotej piłki. Polak momentami wydaje się być piłkarzem z innej galaktyki. W wygranym przez Bayern 4-0 meczu 9. Kolejki Bundesligi z Hoffenheim. Lewy zmarnował parę świetnych okazji, ale strzelił też kapitalną bramkę. Jego klub jest w tym sezonie piekielnie mocny. Na zegarze była 30. Minuta gry, a w głowie Roberta Lewandowskiego myśl o strzeleniu kolejnego pięknego gola. Stało się. Mueller odegrał piłkę do polskiego snajpera, a ten kropnął z za linii i pola karnego w górny róg bramki Olivera Baumanna. Po pół godzina. Gry Jarn prowadził już 2-0. Bawarczycy sprawiają w tym sezonie wyrażenie zdecydowanie najmocniejszej drużyny w Europie. W minioną środę rozbili w meczu fazy grupowej Champions League Benfica Lizbona 4-0. W trzech dotychczasowych meczach Ligi Mistrzów piłkarze Bayernu zdobyli aż 12 bramek, nie tracąc przy tym ani jednego gola. Pięć trafień zapisał na swoje konto Robert Lewandowski. Polski snajper błyszczy też w Bundeslidze, w której zdobył już 10 bramek w dotychczasowych 9 spotkaniach. W zeszły weekend Lewy zaliczył dublet w meczu z Bajerem Leverkusen, strzelając fantastyczną bramkę tuż po rozpoczęciu gry. Spotkanie z Hoffenheimem mogło i powinno rozpocząć się podobnie. Już w drugiej minucie gry Robert wyszedł na pozycję sam na sam z Oliverem Baumannem. Położył niemieckiego golkipera na murawę, leciutko podciął nad nim piłkę i minimalnie chybił. Bayern przyzwyczaił nas jednak do tego, że gdy nie idzie, lewemu, do akcji wkracza Serge Gnabry. Pierwsza bramka niemieckiego skrzydłowego została anulowana po analizie VAR, jednak już w 16. Minucie gry Gnabry wykorzystał świetne zagranie Jamala Musiali i pewnie umieścił piłkę w siatce. Był to jego szósty gol w obecnym sezonie Bundesligi. Padran później, Lewy, zrehabilitował się za niewykorzystaną okazję z początku spotkania i pięknym strzałem podwyższył na 2-0 dla Bayernu. Dla polskiego snajpera była to już 18 bramka strzelona Oliverowi Baumannowi. Żaden piłkarz na świecie nie pokonał więcej razy niemieckiego golkipera. Lewy wyrównał też swój personalny rekord 34 goli strzelonych w jednym roku kalendarzowym w Bundeslidze. Legendarny Gerd Mueller zdobył przed laty tylko 8 bramek więcej. Polak ma więc szansę przebić jego kolejne kosmiczne osiągnięcie. Po przerwie Bawarczycy wciąż dominowali, jednak nie zamierzali już forsować tempa. Na lewej flance drużyny Juliana Nagelsman naszalał młodziutki Jamal Musiala, który w wieku 18 lat jest już jednym z najlepiej drebujących piłkarzy Bundesligi. Przez długą część drugiej połowy piłkarze Bayernu sprawiali wrażenie, jakby marzyli, by udać się już do szatni na zasłużony odpoczynek. Jednak gdy na boisko weszli Max U Upomoting, Leroy Sane i King Snajcoman bawarczycy ponownie się rozkręcili. Na 8 minut przed zakończeniem regulaminowego czasu gry swoją wartość po raz kolejny udowodnił ho Upomoting. Joker w talii Juliana Nagelsmanna wykorzystał świetną asystę stopera Dajota Upamecano i podwyższył na 3-0. Chwilę później wynik spotkania w Monachium ustalił inny zmiennik, Kings Coman. Bayern wydaje się być nieprawdopodobnie silny. Na tę chwilę nie widać w Europie żadnego klubu, który byłby w stanie zatrzymać maszynę Nagelsmanna.